No i teraz pokażę wam wszystkie, ale proszę, tu jest jeden otwarty, działa. Zaraz tu będzie kolejny. Tutaj jest kolejny. Również otwarty, również działa. Proszę bardzo. Widzicie? Wszystko jest pootwierane. Siedzą ludzie w knajpach i w pubach, tylko na zewnątrz. Nie mogą siedzieć w środku. Nie mogą, bo kurwa zginą. A na zewnątrz są bezpieczni. Dobra, idziemy dalej. A tutaj stąd zaraz wchodzimy do parku. Tam go widać już. No a teraz jesteśmy w parku. No nie ma żadnego kurestwa, że policja przychodzi, przegania ludzi. Ale nic takiego. Widzicie, no gdzie jest kurwa COVID dzisiaj? Nie ma. Hi guys, bye. Gówno jak widzicie. To co, tydzień temu nie można było tak robić. W tym tygodniu można. Bo taki mamy lockdown. Także widzicie sami, nic nie ściemnią. Widzicie? Coś takiego. That was ecstasy, that was speed, that was getting laid, that was porn addiction, so I look cool to my... Proszę, widzicie, w chuj ludzi, zero pandemii. Wszystko pootwierane. Bullshit. Bullshit, bullshit, bullshit. A policja? No dobra, w sumie to jest ten, główna ulica, idę pod górę. Taksówki sobie chodzą, te sklepy potwierane, ludzie sobie siedzą, nieźle. Każdy zapomniał o COVID-ku. Zapomnieli. Chociaż maski na ryjach jeszcze mają, ale coś nie to samo. Widzicie. Nasza główna ulica, to jest Churchill Square, czyli taki główny, no, galeria czy cokolwiek, nie? Spoko, nie? Zajebisty lockdown. Pięknie, pięknie. Prawdziwy protest jest piękny. Że tydzień temu była pandemia, to było nielegalne, w tym tygodniu jest legalne. Myślę, że jesteśmy głupi. Gorzej, że jesteśmy popierdoleni doszczętnie, że nie zostało nam nic szarych komórek w mózgach naszych.